Teraz Będziemy rozmawiać o białym wywiadzie, czyli wyszukiwaniu informacji w internecie z ogólnodostępnych źródeł. W skrócie można nazywać to OSINT i jestem niezmiernie, niezmiernie szczęśliwy, że tą prelekcję poprowadzi Piotr Konieczny, czyli osoba, która jak mało kto zna się, yy, zna się na tym temacie. Yy, no, myślę, że każdy, to chociaż trochę ma coś wspólnego z bezpieczeństwem, z cyberbezpieczeństwem, yy, Piotra Koniecznego zna. Poza tym, że ma. Od, od ponad 15 lat zajmuje się cyberbezpieczeństwem, no to prowadzi jeden z najbardziej znanych też serwisów niebezpiecznych.pl oraz firmę, która zajmuje się audytami, między innymi audytami bezpieczeństwa. Nie przedłużając, bo prelekcja będzie na pewno dużo ciekawsza niż to, co ja mówię. Piotrze, jakby to powiedzieć, scena jest Twoja. Cześć, dzięki. Tak, jak zostałem przedstawiony, mam na imię Piotrek i pracuję w niebezpieczniku. I niebezpiecznika rzeczywiście możecie kojarzyć jako serwis, który pisze o bezpieczeństwie i dobrze, bo o tym się zajmujemy, ale tak naprawdę na życie zarabiamy też w troszeczkę inny sposób, przede wszystkim wykonując tak zwane testy penetracyjne. I właśnie dzisiaj chciałem o tej działce testów penetracyjnych, czyli takiej, takiego kontrolowanego włamywania się do infrastruktury klienta, wykradania danych, wykradania pieniędzy, poopowiadać, ale nie o tym finiszu, o którym zazwyczaj mówię na prelekcjach, a o tym pierwszym kroku, czyli właśnie o zdobywaniu informacji na temat pracowników, o namierzaniu tego, kogo faktycznie można w firmie zaatakować, tym o czym poprzedni prelegenci mówili, Jędrzej na przykład wspominał o phishingu, żeby móc taki phishing przeprowadzić, trzeba najpierw kogoś namierzyć, się sprofilować, aby odpowiednio dobrać taką metodę i do tego właśnie służy OSINT. Ja nie ukrywam, że my mamy chyba najciekawszą, najfajniejszą pracę, jaka w ogóle istnieje na świecie, dlatego, że możemy się włamywać i skarnie wykradać dane, a nie idziemy później do więzienia dlatego że robimy to na zamówienie naszych klientów. Z tego co wykradniemy, później sporządzamy taki raport i, i też szkolimy naszych klientów, pokazując im co powinni zrobić, żeby mogli się zabezpieczyć. I co ciekawe, jeśli chodzi o te techniki osintowe, które dzisiaj są tematem naszej prelekcji, no to tutaj zainteresowanie tą wiedzą jest, bo raz że można ją wykorzystać właśnie ofensywnie do zdobywania informacji o swoich przeciwnikach, o różnych celach, po to, żeby zyskać przewagę konkurencyjną, ale można ją również wykorzystać do tego, żeby się chronić. Osoby, które, którym zależy na prywatności, mogą dowiedzieć się, jak ktoś mógłby ich z tej prywatności obedrzeć. No i tutaj pochwalę się, że w poprzednim roku ponad 3,5 tysiąca osób rzeczywiście z tego osintu przeszkoliliśmy. I trochę Wam chciałem uchylić rąbka tajemnicy, jak to wygląda, na czym to osintowanie nasze polega. No dobrze, więc ta wiedza przyda się tak naprawdę działom finansowym, pracownikom działów finansowych do tego, żeby byli w stanie lepiej weryfikować kontrahentów, sprawdzać ich kondycję finansową, czy też w ogóle prawdomówność przed różnego rodzaju podpisaniem na przykład kontraktu. Działom windykacji do namierzenia różnych dłużników, czy odzyskania zaległości namierzenia na przykład pożyczonego i nieoddanego sprzętu. Adwokatom do weryfikacji różnego rodzaju powiązań pomiędzy... Podmiotami, i takiej struktury własnościowej ustalenia, czy przypadkiem nie jest to sprawa bardziej skomplikowana niż nam się wydaje. Handlowcom do wskazania danych kontaktowych, danych osobowych, potencjalnych lidów, czyli potencjalnych klientów, czy też w ogóle no, wszystkim działom antyfraudowym do tego, aby ulepszyć procedury wykrywania różnych nadużyć i ograniczyć w ten sposób straty finansowe, a także też namierzyć przy okazji odzyskać właśnie tę próbę wyłudzonego mienia produktów, usług, które przez internet no, czasem. Czasem łatwiej jest wyłudzić niż w rzeczywistości. Wreszcie mamy rekruterów i, i działy HR-owe, kadry do weryfikacji samych pracowników. Nie zawsze jawnie, czasem po cichu, żeby zweryfikować, czy to jest pracownik, który przypadkiem nie stanowi zagrożenia dla firmy. Z drugiej strony mamy też dział IT, które już bardziej techniczne elementy OSINT-u mogą wykorzystać do tego, aby zabezpieczyć nie tylko wewnętrzną komunikację firmową, ale również samą infrastrukturę firmy przed różnego rodzaju wyciekami danych. I wreszcie na koniec wszelkiego rodzaju Zarząd, marketing, sprzedaż, menadżerowie, po to, aby zbudować strategię, pozyskać informacje na temat planów konkurencji, lepiej się przygotować. W zasadzie to ten osin przydać się może każdemu, kto chciałby w sposób szybszy i wydajniejszy zdobywać informacje, jakiekolwiek informacje z internetu. Jednym słowem, my właśnie na tym naszym szkoleniu z Osin na tych warsztatach robimy z ludzi prywatnych, takich cyfrowych detektywów, trochę pomagając im namierzać innych, a z drugiej strony, właśnie też uświadamiając ich, jak nie dać się namierzyć w internecie, no żeby nikt nie pozyskał tych informacji, których nie chcecie, żeby ktoś na wasz temat pozyskał. I temu, jak ten osint wykorzystać, ta dzisiejsza prelekcja jest poświęcona. Zacznijmy od tego, że osint działa, bo w zasadzie każdy z nas zostawia w publicznym internecie, niepublicznych sieciach, różnych bazach danych mnóstwo informacji na swój temat. W poprzedniej prelekcji prelegentka wspominała o zdjęciu, które ktoś wykonał na jakiejś konferencji i w ten sposób wydobył odcisk palca. No to jest element też takich technik, osintowych, materiał, który można pozyskać może niekoniecznie samemu robiąc zdjęcie, ale na przykład oglądając jakieś materiały w internecie. Generalnie bez większych zdolności naprawdę można bardzo łatwo dotrzeć do olbrzymich baz danych, potężnej dawki informacji na temat firmy czy osoby, którą mamy na celowniku, na temat której chcielibyśmy zebrać jakieś informacje i to w zasadzie dzisiaj dotyczy każdego człowieka, bo w internecie każde dane zostawia. Gotowe narzędzia są banalne w obsłudze i czekają na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj też kilka z tych narzędzi pokażę, ale zanim te narzędzia, to chciałem wspomnieć o tym, że każdy z Was jest selektorem i o każdej osobie, o każdym celu należy myśleć jako tak zwanym selektorze. Selektor to jest w tej naszej nomenklaturze zbiór identyfikatorów, czy też raczej jeden identyfikator, którym może być na przykład adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, PESEL i NIP to też są selektory, współrzędny GPS to są selektory, rysy twarzy to też jest pewnego rodzaju selektor, czy nawet numer seryjny, bardzo specyficzna rzecz, numer seryjny obiektywu, który jest wbudowany w nasz smartfon czy aparat. A ponieważ ten numer seryjny jest unikatowy, jest zapisywany w różnych miejscach w internecie, w zdjęciach, które robimy, to też możemy na podstawie takiego numeru pewne informacje pozyskać. No i tutaj, jeśli spojrzymy na to tak bardziej technicznie, no to okaże się, że OSINT to jest nic innego, jak po prostu pozyskać. Skiwanie kolejnych identyfikatorów, kolejnych identy informacji na bazie tych selektorów, które mamy poprzez tak zwany proces przekształcania transformat, czyli możemy sobie wprowadzić gdzieś na przykład imię i nazwisko. I z tego imienia i nazwiska niektóre bazy danych zwrócą nam daty urodzenia takiej osoby, ale mogą też zwrócić takie informacje jak miejsce. Urodzenia, czy też aktualny adres właściciela tych danych. Nawet możemy dostać w niektórych miejscach adres e-mail, czy numer telefonu, no bardzo unikatowe identyfikatory. Mając adres zamieszkania, możemy nie tylko zobaczyć, jak wygląda dom danej osoby na Google Maps, ale czasem także będziemy w stanie zauważyć, na przykład, jaki samochód posiada ta osoba, bo na mapach będzie ten samochód zaparkowany, zaparkowany przed posiadłością. No jak samochód, no to numer rejestracyjny, który przy okazji sam w sobie cudownym selektorem, bo da się na jego podstawie dojść do innych informacji, no takich jak na przykład winy, czy informacje, gdzie auto często bywa, informacje na temat ubezpieczyciela i z bazy ubezpieczyciela i jeszcze więcej danych można wyciągnąć. I to można byłoby zapętlać i zapętlać i zapętlać. Na przykład mało osób zdaje sobie sprawę, że na podstawie adresu zamieszkania też da się w niektórych przypadkach ustalić czyjś stan cywilny. PESEL takiej osoby, a nawet to, w którym banku ktoś ma konto i czy ma jakieś zobowiązanie kredytowe, nawet jak wysokie. Czy czegoś nam tu jeszcze brakuje na tym takim przykładowym naszym slajdzie poglądowym, wychodząc do imienia nazwiska od tego selektoru. Ano brakuje nam na przykład wyglądu, rysów twarzy. Ale to bardzo rzadko jest problemem, ponieważ figurant tą e, frazą, tym, tym określeniem nazywamy w Osincie osobę, którą poddajemy analizie, na temat której zbieramy informacje, jeśli tylko nasz figurant ma konto założone na Facebooku, to możemy, znając adres e-mail tej osoby i wpisując ten adres w odpowiednim miejscu, a dokładnie w miejscu dodawania administratora do naszego fanpage'a, nie musimy tego administratora przekazywać, ale wystarczy, że w odpowiednim miejscu wpiszemy czyjś adres e-mail, to Facebook zrobi za nas całą robotę związaną z dochodzeniem, ponieważ ujawni nam, do jakiego konta, a to już imię i nazwisko, należy ten adres e-mail. Jeśli ktoś ma na ten adres e-mail założone konto na Facebooku, jak wygląda ta osoba? Zresztą zobaczmy to na żywo. Tutaj jestem na fanpage'u i spróbuję wpisać adres adres batman.gmail.com. Kto jest właścicielem? No niejaki Dimitrius Reign. Mamy twarz tej osoby w zdjęciu profilowym. No a mając rysy twarzy, możemy szybko odnaleźć inne zdjęcia tej osoby w innych miejscach w sieci, nawet jeśli te inne zdjęcia właściciela tego cudownego adresu batmanowego... Nie zostały w żaden sposób opisane jego poprawnymi, mniemi nazwiskiem, czy skojarzone z tym profilem na Facebooku. Potrzebujemy tylko jednego zdjęcia, które ta osoba sobie zrobiła i które zawiera coś takiego jak metadane, czyli dodatkowe informacje, których na pierwszy rzut oka nie widać, ale które dodaje aparat, które dodaje smartfon, kiedy takie zdjęcie wykonujemy. Czy to jest wszystko jakoś bardzo trudne i skomplikowane, łącznie z obsługą narzędzi? No nie bardzo. Spójrzmy na taki przykład, który miał miejsce w rzeczywistości parę lat temu na serwisie wykop.pl. Wpis wykopowicza Fasfrh2, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem pokazał, że on przeglądając serwis wykop zauważył kiedyś, że pewna użytkowniczka tego serwisu wykopu wrzuciła, zaplusowała jakby jego wpis, który on wrzucił na stronę bardzo późno w nocy. No więc on zainteresowany, a któż to go późno w nocy plusuje i w ogóle to była kobieta, wszedł na jej profil na wykopie, w ten sposób poznał jej adres e-mail, który był w serwisie O2. Następnie ten adres e-mail wkleił w Google'a i tam w Google'u w wynikach znalazł forum, na którym ta użytkowniczka wrzuciła zdjęcie swojego kota. No, ten plik miał bardzo charakterystyczną nazwę, pochodził z Facebooka. Można było z nazwy pliku odczytać identyfikator tej użytkowniczki na Facebooku i w ten sposób naszemu użytkownikowi w. 2 udało się namierzyć profil tej wykopowiczki na Facebooku. Na tym profilu, kiedy go odwiedził, zauważył z kolei komentarz, gdzie znajoma tej wykopowiczki pytała, czy te wszystkie kotki zostały już sprzedane, a ona odpowiedziała, że no nie i że ogłoszenie dotyczące sprzedaży, oddania tych młodych kotów wisi jeszcze w serwisie tablica.pl. No więc nasz bohater, którego nika już po raz trzeci nie wymówię, wszedł na serwis tablica.pl dla miasta e, związanego z wykopowiczką, bo to odczytał z profilu i tam znalazł w zakładce zwierzęta, no jak najbardziej ogłoszenie, o którym ona mówiła, ogłoszenie, które zostało dodane o imieniu, przez osobę o imieniu takim jak ta wykopowiczka. W ogłoszeniu tym, i to jest ciekawostka, znajdował się, to co spodziewane, tak? Numer telefonu. Więc on, wiele nie myśląc, o tej trzeciej nad ranem zapał za telefon, zadzwonił pod ten numer i powiedział, cześć, tu Fas w dwa 2 czy to ty przed chwilą zaplusowałaś mój wpis na wykopie? No i dopiero później do niego dotarło, że taki telefon o trzeciej nad ranem, po kilku, w zasadzie minutach od zaplusowania przez kogoś czyjegoś wpisu, to może się wydać strasznie przerażający. E, czyli, jak to mówi się w tej nomenklaturze, creepy. No i creepy to tak naprawdę mało powiedziane, bo e, przerażenie to drugie imię osintu. Ja mam jeszcze gorszy przykład, który ilustruje historię, jaka zdarzyła się naprawdę, kiedy przygotowywaliśmy się do ataku na jednego z naszych klientów. Pierwszym krokiem jest zawsze, jak Wam wspomniałem wcześniej, zebranie danych na temat pracowników danego klienta, czyli właśnie użycie technik osintowych do przygotowania, wiarygodnych scenariuszy takiego później ataku phishingowego. W ten sposób namierzyliśmy panią Agatę, pracowniczkę naszego klienta, która miała profil na Facebooku. Profil pani Agaty nie był dostępny dla nieznajomych, więc za wiele informacji nie dało się z niego wyciągnąć, natomiast była fotka profilowa, tylko że jak to zdjęcia wrzucone na Facebooka, ta fotka była pozbawiona metadanych, czyli tych dodatkowych informacji, za pomocą których moglibyśmy namierzyć jakieś dodatkowe okoliczności powstania tego zdjęcia, które pozwoliłyby nam na przykład wyciągnąć numer seryjny i potem może seryjnym mierze inne zdjęcia w internecie pochodzące z tego samego urządzenia. No tutaj. Tego niestety nie było. Czy w takim razie nasza sytuacja była beznadziejna i nic nie udało się zrobić? No nie do końca, ponieważ mamy tutaj w tym śledztwie naszym początkowym takie identyfikatory, selektory, jak imię i nazwisko pani Agaty, no miasto i zdjęcie twarzy. Czyli mamy te rysy twarzy, a rysami twarzy również możemy przeszukiwać internet po to, żeby namierzyć zdjęcia tej samej osoby w innych konfiguracjach, wykonane przez różne aparaty, bo to co łączy te zdjęcia, to jest ta sama twarz, algorytmy rozpoznawania twarzy istnieją, nie można skorzystać z wyszukiwarki Google do wyszukiwania internetu za pomocą zdjęcia, czyli zamiast słowa kluczowego wrzucamy fotkę, tylko że Google w tych przypadkach nie za bardzo e, się sprawdza, natomiast jest też taki polski serwis, który się nazywa Pimice.com On już działa lepiej niż Google, bo faktycznie robi jakby mapę rysów twarzy i spróbuje dopasowywać zdjęcia osób, które no, wyglądają tak jak osoba, której poszukujemy. No, wrzuciliśmy zdjęcie pani Agaty i jak najbardziej w wynikach Pimice'a pojawiło nam się inne zdjęcie pani Agaty. To inne zdjęcie było już umieszczone na troszeczkę innym serwisie, pod innym adresem. To nie był Facebook, i to inne zdjęcie zawierało już metadane, i w tych metadanych właśnie znajdował się numer seryjny obiektywu urządzenia, którym ktoś pani Agacie albo ona sama sobie, jeśli to było selfie, zrobiła zdjęcie. No i bingo, jak mamy numer seryjny obiektywu, to możemy się udać na taką cudowną stronę, która się nazywa Stolen Camera Finder. Bardzo przydatna. Ona została zbudowana po to, aby pomóc odzyskiwać wszystkie. Skradzione nam albo zgubione przez nas aparaty, smartfony, właśnie na podstawie zdjęć, które te urządzenia robiły. Czyli jeśli macie jakieś zdjęcie z waszego urządzenia, którego już nie posiadacie, bo zgubiliście je, zostało ono skradzione, to wgranie tego zdjęcia na ten serwis z metadanych serwis sobie wyciąga numer seryjny obiektyw unikatowy dla urządzenia. No nie wszystkie modele telefonów czy aparatów to wspierają, ale niektóre tak. I szuka cały internet codziennie pod kątem nowych fotografii, które jeśli zawierają ten numer seryjny waszego urządzenia, a wy go już nie macie, no to to oznacza, że to zdjęcie wrzucił do internetu ktoś, kto teraz posługuje się tym sprzętem. Gdzie go wrzucił? No, ten serwis da wam informację, gdzie taka nowa fotka z tego urządzenia jest, dzięki czemu możecie namierzyć profil osoby, która teraz posługuje się waszym skradzionym, zgubionym urządzeniem i to urządzenie odzyskać. Wiele takich historii, jak odzyskać urządzenie na tym serwisie jest opisanych. No więc my spróbowaliśmy ten serwis z tym odnalezionym zdjęciem pani Gaty z innego serwisu niż Facebook, no i jak najbardziej po chwili mieliśmy wyniki wyszukiwania, które wskazały nam trzy inne zdjęcia, które Pani Agacie, ktoś zrobił albo ona sobie zrobiła. Ja tych zdjęć tutaj nie pokazuję, żeby nie naruszać prywatności pani Agaty. Natomiast jak to dokładnie wygląda, czy, 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 czy jakby co tutaj można zrobić? No, wgrywamy to zdjęcia, po chwili otrzymujemy namiar na pozostałe zdjęcia. Wiemy, że pochodzą z tego samego urządzenia. No i my, klikając na linki, które wskazywały, gdzie te inne zdjęcia były umieszczone, znaleźliśmy takie zdjęcie, jak się okazało, to zdjęcie no, znajdowało się na serwisie, który nazwijmy serwisem randkowym. Tak? Pani Agata chciała tam zachować anonimowość, zwróćcie uwagę, że nie pokazuje na tym zdjęciu, na żadnym z tych wielu zdjęć swojej twarzy, natomiast pokazuje inne części swojego ciała, chroni swoją anonimowość i podpisuje się pseudonimem Kraina Lodów. Nie wiem dlaczego akurat taki pseudonim sobie wybrała, może po prostu lubi mrożonki. Natomiast jak zapewne się domyślacie, mając takie informacje na temat pracownika, można te informacje wykorzystać do szantażu tego pracownika i atakujący w tym przypadku mógłby pozyskiwać dane, do których dostęp ma pani Agata w firmie, szantażując ją, że no słuchaj Agata, jeśli nie przekażesz mi tego i tego na temat spraw, które dotyczą twoich obowiązków służbowych, tego i tego projektu, takich i takich danych z firmy, w której pracujesz, no to ja za chwilę wszystkim dam znać, twoim kolegom z pracy, twojej w rodzinie, którą namierzyłem w mediach społecznościowych, czym ty się zajmujesz po godzinach, jakie masz hobby, bo namierzyłem Twój profil na serwisie, którego no być może nie chciałaś upubliczniać, twarzy tam nie pokazujesz, no ale ja wiem, że te zdjęcia pochodzą z tego samego aparatu i że to prawdopodobnie jesteś Ty. No to jest trochę przerażające, przyznacie. Natomiast jeśli chcielibyście na podstawie tych zdjęć, które ja pokazałem, wykorzystać tą technikę i namierzyć profile pani Agaty, no bo można byłoby i plus dla każdej osoby, która tak pomyślała no to od razu trochę was rozczaruje, bo pani Agata, a przynajmniej ta, którą widzieliście, w rzeczywistości nie istnieje. Aby chronić tożsamość figurantki i nie zdeanonimizować jej naprawdę, bo ona w rzeczywistości miała trochę inaczej na imię i na innym portalu miała zdjęcie, to do zilustrowania tego całego procesu ja wykorzystałem rysy twarzy, które wygenerowała sztuczna inteligencja. Serwis, który się nazywa thispersondoesnotexist.com ale narzędzie dla osintowca do generowania awatarów kontroli czyli takich operacyjnych profili w mediach społecznościowych które zazwyczaj wykorzystuje się po to żeby pozakładać sobie konta w wielu różnych serwisach i z tych kont stalkować pozyskiwać dane na temat osób które nas interesują więc jeśli chcielibyście takie konta zakładać to lepiej jest właśnie stworzyć sobie profil ze zdjęciem twarzy wygenerowanym sztucznie czyli osoby która w rzeczywistości nie istnieje niż użyć zdjęcia które w rzeczywistości gdzieś jest w internecie i przedstawia prawdziwą Osobę, podpisując ją tylko jakimiś lewymi danymi, bo to spowoduje, że. Wasza sieć troli bardzo szybko zostanie namierzona i rozpracowana. Dokładnie tak jak bardzo szybko namierzyliśmy i rozpracowaliśmy trole, które Ministerstwo Cyfryzacji wykorzystywało do promowania aplikacji Protego Safe parę miesięcy temu, a dało się to zrobić tylko i wyłącznie dlatego, że zdjęcia, które były pozyskane, dane, które były wypełnione w profilach, no, wręcz kuły w oczy jako dane fałszywe, po prawej stronie jeszcze widzicie taki graf, który został przez nas przygotowany do namierzenia powiązań retweetów Folowywania się wzajemnie siatki troli, co ładnie pokazuje, że one rzeczywiście są ze sobą powiązane. No, statystyki, nie oszukasz narzędzia do analizy tego typu powiązania, trzeba tego robić ręcznie, istnieją. Co ciekawe, tylko jedna osoba miała prawdziwy profil i prawdziwe konotacje, była rzeczywistą osobą. Hmm. Duża siatka troli jedna prawdziwa osoba. Ciekawe, co to oznacza Dobra. Zanim zaczniecie sprawdzać, jakie metadane w ogóle mają wszystkie wasze zdjęcia opublikowane kiedykolwiek w internecie w różnych miejscach, no to pozwólcie, że pokażę wam, jak to narzędzie, które przed chwilą widzieliście w akcji, można wykorzystać w drugą stronę, czyli nie jak w przypadku pani Agaty, transformując zdjęcie znanej nam osoby na kolejne zdjęcia tej osoby, na używając jakiegoś przykładowego zdjęcia, nie wiemy przez kogo zrobionego, do ustalenia, kto tak naprawdę, z imienia i nazwiska jest autorem tego zdjęcia. No i za przykład weźmiemy sobie tą ćmę, czy motylka, który tutaj widzicie i spróbujemy użyć narzędzia, które już Wam pokazałem wcześniej, czyli stone Camera Finder. Wgramy sobie to zdjęcie i dostaniemy wyniki. No Mamy tutaj informację, że zdjęcie było robione kanonem, mamy numer seryjny obiektywu, mamy trzy inne fotografie. To jest jedna z tych fotografii. Spoko, fajnie, jakiś inny motylek. Zobaczmy, gdzie ona w internecie została umieszczona i tutaj rozczarowanie. Nie możemy tego zobaczyć, dlatego że trzeba zapłacić za tą wiedzę. Ale okej, okay, załóżmy, mamy budżet, chcielibyśmy zapłacić i nawet jeśli chcemy zapłacić, to niestety będąc w Europie nie możemy tego zrobić, bo ze względu na przepisy prawne, takie jak GDPR, takie jak RODO, została zablokowana ta funkcja dla osób z Europy, żeby chronić prywatność właścicieli fotografii. Ale możemy wykorzystać tutaj Google. Wyszukamy Google za pomocą tego zdjęcia, jednego miniaturki, którą namierzyliśmy. No i po chwili w wynikach wyszukiwania trafiamy na stronę, gdzie ktoś taką fotografię połączoną z naszym wzorcowym zdjęciem umieścił i podpisał się nawet, że copyright to jest jakiś n Stąd już możemy dalej sobie powyszukiwać dodatkowe informacje, które pozwolą nam namierzyć tę osobę, czyli od zdjęcia nieznanego autora dotarliśmy do imienia i nazwiska tego autora. I generalnie z tymi obrazkami to można byłoby się jeszcze bawić godzinami, analizować fotografie można na wiele sposobów. Jest masa narzędzi na ten temat. Ja już głębiej w to nie będę wchodził, natomiast jeśli chcielibyście zobaczyć taki godzinny wykład poświęcony tylko i wyłącznie tego, co można z obrazka wyciągnąć, na ile sposobów, jakimi narzędziami, no to zapraszam was pod adres niebezpiecznik.pl łamane przez prezent i tam jest tylko dzisiaj dostępny taki godzinny webinar który kiedyś z kolegą nagraliśmy więc możecie go sobie zobaczyć jeśli zdążycie dzisiaj go zobaczyć tam są i demonstracje technik i różne narzędzia osintowe które służą do takiej analizy właśnie zdjęć związanych z fotografią. Tu również wykrywania tego, czy te zdjęcia są fałszowane, bo to często się zdarza. Nie zawsze to, co widzimy, powinniśmy temu zaufać. Czasem niektórzy chcą nas wyprowadzić po prostu w pole. My tymczasem podnieśmy poprzeczkę i spróbujmy z pani Agaty przejść na bardziej zaawansowany cel. Spróbujmy zdeanonimizować szpiega. Tą postać prawdopodobnie część z was zna. Jest to Wincent Sewerski, ale domyślacie się, że to nie jest prawdziwe nazwisko tego mężczyzny, to jest jego pseudonim artystyczny. Spróbujmy go zanonimizować za pomocą mniej znanych technik niż te, które użyliśmy na Pani Agacie. Ludzie, no nie tylko autorzy książek, którzy tworzą swoją markę, mogą chcieć ją chronić, zastrzegając tak zwany znak towarowy. I tutaj z pomocą przyjdzie nam strona Urzędu Patentowego, gdzie możemy wejść i w wyszukiwarce wprowadzić nazwę znaku towarowego. Wpisujemy sobie po prostu nazwę znaku Sewerski, naciskamy wyszukaj i okazuje się, że bingo, znajdujemy, że taki znak tak jak Sewerski został zarejestrowany przez kogoś, kto nazywa się Sokołowski Włodzimierz. Natomiast nie mamy pewności, czy to rzeczywiście jest nasz autor, bo przecież w jego imieniu ktoś inny mógł ten pseudonim zarejestrować. Dlatego warto, i to w Osincie jest też podstawa, znaleźć potwierdzenie danej informacji w wielu różnych niezależnych źródłach. Jeśli przyjrzymy się różnym notatkom biograficznym na temat pana Sewerskiego, na przykład te, które są z tyłu książek publikowane, to zauważymy, że on wspomina, że był oficerem wywiadu PRL. No i jak był oficerem wywiadu, PRL, to z kolei możemy sięgnąć do takiej cudownej bazy IPN-owskiej, która w Biuletynie Informacji Publicznej IPN-u jest dostępna, to jest wyszukiwarka oficerów wywiadu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Jeśli wpiszemy tam Włodzimierz Sokołowski, naciśniemy wyszukaj, no to po chwili dostaniemy informację, że rzeczywiście niejaki Włodzimierz Sokołowski urodzony wtedy i wtedy który ma ojca i matkę, taką i taką, był oficerem wywiadu PRL. Mamy też potwierdzenie, jak widać szerzej, że pracował na placówce w Szwecji, czyli w miejscu, do którego Sewerski często odnosi się w swoich powieściach, czyli tu by nam się wszystko zgadzało. Właśnie gratis dostajemy też te selektory z tej bazy dodatkowe. Patrzcie, wprowadziliśmy nazwisko, dostaliśmy informację o dacie urodzenia, ale również o rodzicach naszego figuranta. I tutaj taka mroczna ciekawostka, którą można wykorzystać, jak mamy imiona rodziców osoby, którą analizujemy, zwłaszcza jeśli ta osoba jest no, trochę starsza i rodzice są starsi wiekiem, to można wykorzystać taki serwis o przerażającej nazwie Grobonet. Grobonet, czyli wyszukiwarka grobów. W wyszukiwarce grobów, jak wpiszemy imię i nazwisko mamy pana Włodzimierza, licząc na to, znaczy nie życzę oczywiście, ale zakładając, że ona nie żyje, no to możemy namierzyć miejsca w Polsce, cmentarze w Polsce, na których są groby osób o takim imieniu, Nazwisku. No tutaj, jak wpiszemy imię i nazwisko mamy pana Sokołowskiego, no to wyskakuje kilka różnych, niepowiązanych ze sobą lokalizacjami grobów, więc jest po prostu więcej lucyn Sokołowskich, dość popularne nazwisko. Ale jeśli założymy sobie, że żona chowa się razem z mężem, a tak zazwyczaj jest, no to możemy też do grobonetu wpisać dane taty pana Sokołowskiego, zobaczyć, gdzie na których cmentarzach wyskakują dane taty pana Sokołowskiego, no i zrobić po prostu zbiór wspólny. W ten sposób namierzymy ten jeden konkretny grup, gdzie dwójka leży. I to prawdopodobnie będą rodzinne strony pana Sokołowskiego. Natomiast pamiętajcie, że w różnych bazach danych, zwłaszcza tych, które są tworzone tak crowdsourcingowo, a tutaj dane do grobonetu wrzucają i ludzie, czasem księża, ale one nie są pełne, pojawiają się dane, które mogą wprowadzać w błąd. Dlatego właśnie jest ta konieczność potwierdzania tych danych w wielu niezależnych źródłach, bo gdyby ktoś zaufał grobonetowi, wpisał tam moje imię i nazwisko, nie jednemu psu Burek na imię, no to może się okazać, czy może odnieść wrażenie, że ja pochodzę z Częstochowy, na drugiej imię mam Marian i tak naprawdę nie żyję już od ośmiu lat. No a to nie jest prawda, bo całkiem nieźle się dzisiaj czuję. Także następnym razem podczas wizyty na pobliskim cmentarzu, jeśli zamierzacie niebawem takie cmentarze odwiedzić, zróbcie zdjęcia grobów dookoła. To jest taki dobry osintowy uczynek, wrzućcie na grobonet, bo może komuś przyda się to do jakiegoś dochodzenia, jeśli tych grobów w waszej okolicy nie ma zintegrowanych. Teksowanych jakkolwiek strasznie by to nie zabrzmiało. No i ktoś tutaj mógłby powiedzieć, ale na co to komu? Po co to poprze, potrzebne? tak? Do, be, przecież wystarczy wejść na Wikipedię, na profil Sewerskiego i tam znajdziemy informację, że jest to Włodzimierz Sokołowski. No tak, to prawda, tutaj takie dane są, ale ta konieczność potwierdzania danych w wielu niezależnych źródłach jest bardzo wartościowa, ponieważ my nie wiemy skąd te dane się tutaj wzięły. A jak pokazuje mój znowu przykład z Wikipedii, może się okazać, że czyjś profil na Wikipedii no, jest pełen bzdur. Na moim profilu. Pojawia się informacja, że jestem założycielem firmy konsultingowej Slaughter. No, różnie ludzie przekręcają nazwę niebezpiecznika, niezbędnik, czasem piszą niebezpiecznik przez s, niebezpiecznik przez s.pl, polecam sobie odwiedzić. Natomiast no, Slaughter zupełnie nic mi nie mówi. Ktoś z jakiegoś powodu tam to dopisał. Także Wikipedii nie należy ufać, tam mogą się zdarzać błędy. Nie mówię, że zawsze są, no, ale warto podchodzić z rezerwą do różnych źródeł. Dobra, wracajmy do szpiegów. Niewątpliwie, żeby szpiegiem zostać, znacie rację trzeba być osobą wysportowaną. No, jak ktoś jest dzisiaj wysportowany, to prawdopodobnie w dzisiejszym świecie korzysta i lansuje się z różnego rodzaju, korzysta z różnego rodzaju takich gadżetów sportowych lansuje się na różnych leaderboardach, a to oznacza, że wiąże swoją osobę z ciekawymi z punktu widzenia danymi osintowymi, selektorami związanymi z lokalizacją. No jeśli myślicie, że oficerowie polskiego wywiadu i służb bezpieczeństwa są na tyle świadomi bycia śledzonym przez międzynarodowe korporacje, że przed treningiem te wszystkie trackery, zegarki, branzoletki wyłączają, jeśli biegają po terenie swoich jednostek, no to jesteście w błędzie. Popatrzcie na widok ośrodka szkoleniowego agencji wywiadu z aplikacji Strava. Tutaj widać taką różową nić, to jest ślad, który ktoś zostawił, kto biegał z, ze smartfonem, z aplikacją albo właśnie z takim zegarkiem inteligentnym, a, 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 a wgrywał dane do strawy. Także jakiś agent wywiadu biegał sobie po, tej, po tym obszarze. Czasem w niektórych serwisach można wyłowić, kto dokładnie ten ślad zostawił, popatrzeć na jego profil i pozyskać więcej informacji. Ale tu jest tylko jeden, więc nie jest źle. tak? Trochę gorzej, jeśli spojrzymy na okolice budynku Agencji Wywiadu w Warszawie. Tutaj już widać, że dookoła więcej osób sobie Biega, może niekoniecznie polskich agentów. AW zresztą nie wypada tak źle w porównaniu z ABW. To jest EMUF pod Warszawą, ośrodek szkolenia ABW. Tutaj widać, że aż płonie od czerwoności każdy obszar, po którym można biegać, więc widać, że. Chyba przyszli oficerowie ABW, to jedni z najbardziej wysportowanych pracowników służby w Polsce. A tu z kolei ciekawy przypadek ostatniej trzyliterowej służby, czyli CBA. To jest Lucień, obiekt zaszyty w lesie, no i dzięki koronom drzew w lesie, nawet wiedząc gdzie ten obiekt się znajduje, oglądając mapy satelitarne, no nie wytyczycie granic tego obiektu na podstawie tych zdjęć, tak? no bo drzewa wszystko zasłaniają. No chyba, że ktoś jak strażnik albo pracownik patroluje lub biega wzdłuż ogrodzenia i tutaj na tych śladach bardzo ładnie widać jakie są obrysy tego obiektu i gdzie też są wyjścia z tego obiektu, bo te ślady tam troszeczkę skręcają. No to oczywiście nie są żadne tajne ośrodki, ale skoro wiemy, że jakiś na przykład oficer CBA biega sobie po lucieniu i wejdziemy na jego profil w serwisie sportowym, no to możemy zobaczyć inne ślady, które zostawił w innych miejscach i te inne miejsca mogą nam wskazać już na obszary jednostki, które są tajne, które nie są publicznie znane jako jednostki należące do tej konkretnej służby, co zresztą ładnie pokazuje przykład, który teraz widzicie na slajdzie. Tutaj ktoś biegał po pustyni w dość sprecyzowanych, dość sprecyzowaną trasą, a to dlatego, że po prostu tam jest już wybudowany jakiś obiekt, tylko zdjęcia satelitarne nie zostały jeszcze zaktualizowane, no być może celowo nie są zaktualizowane. No i wszystko jak krew w piach, ponieważ ktoś postanowił sobie pobiegać i w ten sposób na pustyni można odkryć że tam się znajduje teraz jakiś ciekawy obiekt. Swoją drogą czasem nawet można adres zamieszkania takiego agenta oficera namierzyć, jeśli nie wyłączy sobie zegarka, kiedy wróci do domu, bo on dalej działa, zczytuje GPS-a, no niezbyt precyzyjnie, bo jest w zabudowaniu, no ale jak najbardziej to się odkłada jako ślad na profilu. Także zdejmujcie te zegarki, jeśli zależy Wam na ochronie waszej lokalizacji, albo odpowiednio dokonfigurujcie wasze aplikacje. Nie bez powodu też rosyjska armia ma takie plakaty na terenie swoich jednostek. Edukacyjne, jak na wojaka przystało. Jeśli przyłapią kogoś z telefonem na terenie jednostki, to go zabierają, przybijają gwóźdkiem do ściany, no i koniec zabawy. Ale wróćmy do lokalizacji obiektów należących do naszych służb. Dane pozyskiwane z zewnętrznych aplikacji warto weryfikować, jak już mówiliśmy, w wielu różnych źródłach i można to zrobić, na przykład, przy pomocy oficjalnych BIP-ów, czyli biuletynów informacji publicznych. Przykładowo, tutaj widzicie wykazy działek należących do Ministerstwa Obrony Narodowej i te numer. Działek pewnie za wiele wam nie powiedzą, ale z pomocą przyjdzie nam rządowy portal Geoportal, bardzo potężne narzędzie. No i na geoportalu możemy sobie te działki wyszukać, widzimy jakiś obszar, tylko ten rozmar, obszar jest cholera rozmazany, tak? Tu nie wiemy, co tam dokładnie jest, nie możemy tego okiem zobaczyć. Wystarczy się przełączyć na mapy Google na ten sam obszar, te same koordynaty GPS-owe, no i nagle wszystko staje się wyraźne, a po przybliżeniu naszym oczom ukaże się las anten. Czyli jest to jednak jakaś ciekawa baza. W ogóle rozmawiamy. Zamazywanie krytycznych obiektów na mapie to nie jest najlepszy pomysł, bo jeśli ktoś to rozmazuje albo zamazuje zaczernia, no to aż kuje w oczy i mówi, tam cholera, no musi być jakiś teren zamknięty, coś ciekawego, a co to dokładnie jest? No zazwyczaj wystarczy sobie wejść na, ten, na te same koordynaty na innej, u innego dostawcy map i na którym z nich ten obszar będzie niezamazany, tak jak w tym przypadku. Po wejściu na Google Maps widzicie, że obszar jest nierozmazany, nawet jest podpisany jako jednostka wojskowa i konkretny numer jednostki wojskowej. A teraz zrobimy prawdziwą incepcję, bo czasem zdarza się, że na geoportalu widać to. No, to jest jakiś obszar wojskowy, nie jest podpisany. Wchodzimy na Google Mapsy. Też nie jest podpisane. Nie mamy żadnych informacji i co wtedy? Szukamy innych dostawców map, niczego nie ma. Warto wtedy wrócić na geoportal i włączyć warstwę tak zwanej ortofotomapy. Jeśli to zrobimy, to zaczytają nam się po prostu kształty budynków i opisy tych budynków i tutaj jak w mordę strzelił widzimy, że jest to infrastruktura Echelonu w Polsce. Te dane zaczytały się z pozwoleń na budowę, żeby było śmieszniej. Więc czasem informacje korelowane z różnych baz danych są korelowane w ogóle przez dostawców innych baz danych, tylko trzeba odpowiednie warstwy Powłączać czy odpowiednie selektory, pouruchamiać, odpowiednią filtrację przeprowadzić w tych narzędziach. No to pokazaliśmy, jak zdenonimizować polskich szpiegów, przed chwilą też amerykańskich. To chyba pora na służby rosyjskie. No może one są lepsze, tak? Zresztą nie służby rosyjskie, bo one nie określają się służbami, tylko turystami, takimi zwykłymi, które, którzy odwiedzają różne kraje. A mianowicie nawiązuje tutaj do przypadku z 4 marca 2018 roku, kiedy Siergiej Skripal wraz z córką zostali otruci nowiczok. W miejscowości Salisbury. No i po tygodniu śledztwa brytyjskie służby, w wyniku swoich analiz, wskazały dwóch podejrzanych, publikując ich zdjęcia z lotniska, które kamery na lotnisku uwieczniły, i dane z paszportów. Więc poznajcie Aleksandra Jewgieniowicza-Petrowa i Ruslana Timurowicza-Boszirowa. Obaj przylecieli do Wielkiej Brytanii dwa dni przed otruciem i wylecieli tego samego dnia po południu. W wyniku tej publikacji i oskarżeń brytyjskich służb, w rosyjskiej telewizji ukazał się przekomiczny wywiad z. Podejrzanymi, którzy tłumaczyli, że to jakieś nieporozumienie. Tak oczywiście. Oni byli w Sainsburry tego dnia i w tych datach, ale po prostu zwiedzali katedrę. No przecież są zwykłymi turystami. Wycieczkę w ogóle planowali od dawna. Nic absolutnie nic ich z gieru nie łączy. Czy na pewno? Dziennikarze w, być może uwierzyli w to, że ci panowie od dawna planowali wypad do Wielkiej Brytanii. Natomiast okazało się, że po pozyskaniu informacji z systemu rezerwacji biletów lotniczych, do których rosyjska prasa dotarła, Obaj panowie, bilety na lot do... W Wielkiej Brytanii kupili na dzień przed wylotem. No to ciężko mówić o jakimś mocnym planowaniu, zazwyczaj turyści tak nie robią. Co więcej, dziennikarze pozyskali także rekordy z systemu Biura Paszportowego Rosyjskiego, oficjalnej bazy paszportowej i zastanowiło ich to, że na temat jednego z tych panów nie ma żadnych informacji w rządowych rejestrach sprzed 2009 roku. Coś, co jest niespotykane i co sugeruje, że no, ta osoba ma jednak więcej niż 10 lat, a tu żadnych informacji wstecz nie ma. To zasugerowało dziennikarzom, że paszport prawdopodobnie został wystawiony na fałszywą tożsamość, która nie miała odpowiednio długiej historii, a tak często właśnie fałszywe tożsamości tworzą służby specjalne. Te domysły znalazły potwierdzenie w oznaczeniach paszportu, w numerach paszportu, bo jak porównano numery paszportu pierwszego i drugiego z turystów, z panów, no to okazało się, że one w zasadzie są o siebie oddalone tylko i wyłącznie o trzy cyferki, a w dodatku w danych w teczce paszportowej drugiego z tych panów była adnotacja nie udzielać żadnych informacji. No dość tajemnicze, tak? Gdyby kogoś to dość tajemnicze nie udzielać żadnej informacji nie przekonywało, że to może być osoba związana z służbami, no to jeszcze tam stał obok numer telefonu, który jak się wyszukiwało w ogólnej wyszukiwarce internetowej w Google, to wskazywał normalnie na dane kontaktowe, numer kontaktowy do kwatery głównej GRU, czyli Rosyjskiego Wywiadu Wojskowego. No tu już można było powiedzieć, że jest pozamiatane, no ale oczywiście dziennikarze zaczęli drążyć dalej. Okazało się, że to nie jest koniec porażek, fatalnego obseku. Rosyjskich służb. Numery paszportów były o siebie oddalone o trzy numery. No i to też spowodowało, że dziennikarze zaczęli sprawdzać, a co jeśli popatrzymy i poszukamy osób, które mają te numery oddalone o 3, 4, 5, 15 w okolicy. No bo założyli, że prawdopodobnie rosyjskie służby wystawiły serią, ciągiem kilka różnych fałszywych paszportów. W ten sposób natrafili na kilka bardzo ciekawych nazwisk, które później udało się przypisać do innych rosyjskich szpiegów powiązanych z innymi incydentami, no również mocno dyskusyjnymi. Przykładowo oddalony o od 26 numerów paszport należał do Edwarda Szyszmakowa. I nie wiem, czy kojarzycie tego pana Edwarda Szyszmakowa, to jest zastępca atasze wojskowego w rosyjskiej ambasadzie w Warszawie, którego Polska wydaliła za szpiegostwo z naszego kraju w 2014 roku. To była dość groźna, głośna sprawa. Można sobie trafić na ślad tych informacji w publicznie dostępnych źródłach. No dobra, podsumujmy, tak? wiemy, że to znaczy przypuszczamy z dużą dozą prawdopodobieństwa. Że to jednak GRU chciał zabić Skripalów, no ale czy za pomocą technik osintowych. poza tymi przypuszczaniami i ich potwierdzeniem, jesteśmy w stanie dotrzeć do prawdziwych imion i nazwisk tych dwóch panów, tego Petrowa i Boshirowa osób, które posługują się tymi nazwiskami? Okazuje się, że tak, bardzo łatwo można było ustalić, że te osoby w rzeczywistości nazywają się w ten sposób, czyli Boshirow to jest Czepiga, a Petrow to jest Doktor. Doktor Aleksander jewgienowicz Miszkin. Jak namierzono nazwiska tych szpiegów ich prawdziwe tożsamości? No, jest taki zwyczaj, że jak szpiedzy przyjmują fałszywe nazwiska, to imiona zostawia im się poprawne po to, żeby im się nie myliły te imiona w stresujących sytuacjach, żeby zawsze na swoje imię poprawnie zareagowali, a nie zapomnieli zareagować na imię w fałszywej tożsamości. Po to te imiona są takie same. No więc dziennikarze zaczęli przeglądać różne rosyjskie bazy danych pod kątem takiego imienia, jak jeden z tych dwóch panów. I tej samej daty urodzenia w paszporcie, ale być może wskażą się, zostaną znalezione jakieś inne osoby z innymi nazwiskami. No i rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę, ponieważ w ten sposób udało się. Namierzyć osobę, która pojawiła się nie z nazwiskiem właśnie Petrow, a Miszkin. Tylko skąd pewność, że ten Miszkin, który wyskoczył, to rzeczywiście jest ten sam człowiek? Fajnie byłoby zobaczyć, jak ten Miszkin, który wyskoczył, wygląda. No i tutaj seria kolejnych wyszukiwań, wprowadzając nazwisko Miszkin w innych bazach danych, które powyciekały do internetu, pochodzą z różnych moskiewskich rejestrów, udało się namierzyć jeden rekord, gdzie była wzmianka o Miszkinie, który do 2014 roku mieszkał pod pewnym adresem, a tym adresem była ulica. Koroszewska 76B. A to, jak się okazuje, jest adres kwatery głównej, no, w innej bazie z kolei był telefon do Mieszkina. Jak ten telefon do Mieszkina wyszukiwało się w kolejnych innych publicznych bazach danych, na przykład bazy osób ubezpieczonych, no to udało się znaleźć dodatkowe informacje. I zanim do nich przejdę, to tylko wspomnę o tym, że widzicie tutaj, jak pewne selektory, pozyskane raz, wprowadza się w inne bazy danych, po to, żeby dostać nowe selektory, żeby na ich podstawie uzyskać kolejne informacje. Te kolejne informacje znowu wracamy do poprzednich baz i tak w kółko, rekurencyjnie odpytujemy, odpytujemy, My odpytujemy. Na tym polega praca o syntowce. No z tej bazy ubezpieczonych udało się namierzyć informacje na temat tego, że Miszkin niejaki miał zarejestrowany samochód Volvo XC90, nie jakiś super samochód szpiega jak James Bond posiadał. Natomiast nie domyślicie się, jaki adres zamieszkania podano w formularzu rejestracji tego pojazdu. Dobrze, myślicie, drogie dzieci, to było auto zarejestrowane na ulicę Koroszewską 76B, czyli kwaterę GRU. No ale dalej nie mamy wyglądu naszego Miszkina, więc dziennikarze poszli dalej i po nazwisku Miszkin przejrzeli wszystkie uczelnie wojskowe w Moskwie. Tak namierzyli osobę, która studiowała, odezwali się do kolegów z roku tej osoby i zaczęli z nimi rozmawiać, pytając, czy ta osoba, której tutaj zdjęcie mają, która się przedstawia jako Petro to przypadkiem nie był Miszkin od nich z roku. No i okazało się, że tu trafili na ścianę. Nikt nie chciał z nimi rozmawiać, ale jedna z osób, e, rzekomych kolegów Miszkina, e, wspomniała po prostu, że on by bardzo chętnie porozmawiał z dziennikarzami, ale kilka tygodni temu dostał konkretne polecenie z rosyjskich służb, które zadzwoniły i poprosiły, że gdyby ktoś dzwonił i pytał cię o Miszkina, to nikomu nic nie mów. Przypadek? nie sądzę. Także na tym etapie większość od osintowców już by odpuściła, no bo czego chcieć więcej? Mamy potwierdzenie, że te dwie osoby są zamieszane w to zabójstwo, że to są oficerowie Gieru i raczej nie są turystami, ale dziennikarze nie odpuścili. Namierzyli adres rodzinnej, rodzinnej wioski Miszkina, właśnie z tych wycieków baz danych, ustalili gdzie Mishkin się urodził i w tej wiosce zaczęli rozmawiać z ludźmi, pokazywać zdjęcia i tak trafili do wciąż żyjącą babcię Miszkina, która jak się okazało, chociaż oni nie byli w stanie z nią porozmawiać, no ale inni sąsiedzi mówili, że ona raz na jakiś czas to wyciąga takie zdjęcie, na którym jest jej wnuczek, właśnie Miszkin i to zdjęcie to jest zdjęcie, na którym ten wnuczek otrzymuje medal od pana Putina i ma tam przez Putina ściskaną dłoń. No więc to już jest totalne game over. Wszystko na temat tego człowieka zostało ustalone. Potwierdzona została jego fałszywa tożsamość powiązana z prawdziwą. Czy lepiej poszło drugiemu niedoszłemu turyście? Na jego temat nie było żadnych informacji w wyciekach i w rządowych bazach danych, natomiast dziennikarze poszli kierunkiem znowu uczelni, i na jednej z uczelni namierzyli na stronie internetowej takie zdjęcie, gdzie jedna z osób wydała się być bardzo podobna z rysów twarzy do właśnie Boshirowa, czyli tego drugiego turysty, ale podpisana była jako Czepik. I okazało się, że wszyscy, którzy są na tym zdjęciu, to są osoby odznaczone specjalnym medalem od Putina. Jak się poszukało informacji na temat medalu od Putina, to nigdzie nie było oficjalnych rejestrów, ale można było znaleźć pomnik, na którym wypisane były nazwiska osób odznaczonych i tam na tym pomniku jak najbardziej Czepik się pojawia. Natomiast można też było odnaleźć taką tablicę pamiątkową w jednej z uczelni, gdzie pojawiał się nie tylko podpis Czepik, ale było też zdjęcie i porównanie tego zdjęcia z twarzą naszego turysty pokazuje pewne podobieństwo. No, niektórzy mogą się nie dać przekonać, bo jednak parę rad różnicy dzieli te osoby. Natomiast okazało się, że parę miesięcy później ten niby turysta, szukając po nazwisku, został wyłapany na Instagramie, dlatego że wziął udział w weselu córki jednego z generałów Gieru. Więc powiązanie z Gieru tutaj było bardzo e, mocne. Co ciekawe na Instagramie e, zdjęcia generała Gieru dało się znaleźć to e, zdjęcie z ładnym otagowaniem. Także no chyba e, generał Gieru nie będzie z zdjęcia mocno zadowolony. Możecie sobie poglądać filmy, gdzie tam e, czepik e, hasa na weselu. I żeby było śmieszniej, na tych filmach widać, kto organizuje to wesele, jaka firma e, do organizacji wesel została zatrudniona. Jak się wejdzie na stronę internetową tej firmy, to można w portfolio znaleźć bardzo ciekawą tablicę, gdzie jest rozlokowanie stołów do poszczególnych nazwisk uczestników tego wesela i tam znowu, jak w mordę strzelił, stoi czepik jako jeden z uczestników tego wesela. Także znowu kolejny szpieg został pogrążony. No i zmierzając ku końcowi, przyjrzyjmy się jeszcze jednej ciekawej historii w tej historii, pewnemu wątkowi, ponieważ 4 maja 2018 roku do Wielkiej Brytanii, jak się okazuje, przyleciał jeszcze ktoś osoba, która używała nazwiska Siergiej Fedotow i ona posiadała paszport o numerach niewiele oddalonych od tych numerów paszportu Czepiga i Miszkina, o których mówiłem wcześniej. E, oni wylądowali na Getwig, a on wygląda, wylądował na Heathrow. E, Fedotow był trudniejszy do namierzenia przez dziennikarzy, ponieważ jak próbowano gdzieś znaleźć to nazwisko Fedotow, e, no to w bazach danych ono się jednego dnia pojawiało, ale już kolejnego dnia, jak chciało chcia, chcia ono zrobić dalsze wyszukiwania, dokumentacje, tego już nie było. Czy ktoś aktywnie to monitorował i kasował? E, zacierane były ślady. No to już sam w sobie jest. Ciekawy wątek. Natomiast jak się okazało, do dziennikarzy zwrócił się pewien sygnalista, pracownik telekomu rosyjskiego, który dowiedza, do, dowiedziawszy się, że ktoś poszukuje Fedotowa, zajrzał w rejestr klientów tego telekomu i zauważył, że niejaki Fedotow to miał kartę SIM właśnie u tego operatora. Więc ten sygnalista przekazał dziennikarzom komplet billingów Fedotowa z kilku lat wraz z tak zwanym sel-ID, czyli numerem stacji bazowej, a na tej podstawie można było określić, gdzie, którego dnia konkretnie komórka służbowa Fedotowa się pojawiła i ona, jak się nałoży te mapy ciepła na lokalizację, pojawiała się w jednostkach wojskowych, w bazie gieru, w kwaterze głównej gieru i tak dalej. Więc ewidentnie był to pracownik służb. Tylko czy można było na tej podstawie tych bilingów namierzyć prawdziwą tożsamość osoby, która używała fałszywego nazwiska Fedotow? Okazało się, że tak i, i prawdziwą osobą był niejaki Denis Siergiejew, a zdradziło go to, że jedno z połączeń na służbową komórkę pochodziło od osoby, która miała nazwisko Siergiejew i była to jak się później okazało. Żona naszego bohatera. no na raz do niego zadzwoniła na służbowy numer, a nie na prywatny. W ten sposób, analizując nazwisko Siergiejew, udało się dziennikarzom powiązać, że ta pani ma też męża, a ten mąż to jest oficer GRU. A ten oficer GRU to brał udział w dokumencie, który jest opublikowany na YouTubie. Tam się wypowiadał, pokazał na nim twarz, a jak się tą twarz porówna ze zdjęciem paszportowym Fedotowa, no to rysy pasują z prawie 80% prawdopodobieństwem. No i pozamiatane. Więc tutaj. Można jeszcze wspomnieć na marginesie, że pracownik tego rosyjskiego telekomu przekazał dziennikarzom te dane na temat swojego klienta, ponieważ jak stwierdził, on nie łamie żadnego prawa, biorąc dane służbowe, przekazując je dziennikarzom, ponieważ w rzeczywistości osoba o danych Siergiej Fedotow faktycznie nie istnieje. To ustalono, że to jest fałszywy paszport, więc on nie czyni żadnej szkody prawdziwej osobie. No i po krótkim śledztwie udało się, myślę, dość mocno powiązać, kto na celownik wziął skripalów. Podsumujmy tę szpiegowską telenowelę i dzisiejszą prezentację. Dane szpiegów są w wyciekach i Twoje dane niestety też tam się znajdują. Szpiec zostali zdeanimizowani głównie przez te dane, które na ich temat odłożyły się w różnych publicznych, ale także niepublicznych bazach danych, no i tych bazach danych, które wyciekły. Bardzo ciężko jest zniknąć z internetu, bo jak widać na przykładzie rozpracowanej sprawy Skripala, nawet rosyjskie służby mają problem z tym, żeby zamazać wszystkie ślady na swój temat w różnych bazach danych i w publicznych źródłach w internecie. Tak? No ten motyw z Instagramem, no to, 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 to jest po prostu strzał w stopę. Warto też zauważyć, że pracownicy różnych firm z usług których korzystacie wynoszą i sprzedają dane klientów, czyli, czyli, czyli również twoje dane potencjalnie. Nie da się ukryć tutaj, że dziennikarzom takie osoby pomagały, na przykład z tego biura paszportowego albo policji. Pozostaje też wierzyć, że robiły to same z siebie, z, z dobrego serca, a nie za pieniądze. Natomiast niezależnie od motywacji trzeba się przygotować na to, że nasze dane od operatora telekomunikacyjnego z jednego, drugiego urzędu przez kogoś zostaną wyniesione, no bo ludzie dzisiaj, bardzo dużo osób ma dostęp do naszych danych w systemach komputerowych i je wynosi. No, dowolny pracownik zatrudniony w telekomie ma dostęp do informacji na temat klientów i może te informacje wynosić, zresztą to już się zdawało i da, zdarzało i dane telekomunikacyjne, dane nawet z banków były wynoszone i sprzedawane na darknecie, sprzedawane po to, żeby przekazywać je innym handlowcom. Uświadommy sobie, że każdy z nas jest selektorem, właśnie, tak? Jest z nami związany PESEL, jest z nami, związa jest z nami związany NIP, nazwisko, zdjęcie, numer seryjny obiektywu. Czy prościej, w praktycznie każdym miejscu większość z nas dość bezmyślnie, albo bez większej refleksji, nie tyle bezmyślnie, podaje takie rzeczy, jak nasz numer telefonu, jednoznacznie zidentyfikujący, albo adres e-mail. Wiele kod mamy połączone poprzez właśnie ten selektor. Umiejętność odszukiwania informacji na temat ludzi po takich śladach jest bardzo przydatna w pracy nie tylko tylko dziennikarzy, komorników, prawników, prywatnych detektywów, pracowników służb, ubezpieczycieli, headhunterów, właśnie sprzedawców, handlowców czy pentesterów. No nawet jeśli nie jest się przedstawicielem tych zawodów, warto wiedzieć jakie informacje na nasz temat i skąd można pozyskać oraz czego nie robić, aby nie zostawiać wielu śladów, które potem bardzo ciężko będzie z internetu usunąć, nawet jak pracujemy w służbach specjalnych. No i dziś na początku pokazałem Wam kilka narzędzi, za pomocą których deanonimizowaliśmy Panią Agatę. Wykorzystaliśmy tam API Facebooka, wyszukiwarki zdjęć, Rytmy porównywania rysów twarzy. Narzędzi jest więcej w tym darmowym webinarze, możecie sobie je zobaczyć. Wspomniałem też o kilku publicznie dostępnych bazach danych, takich jak rejestry znaków towarowych, rejestry PN Geoportal czy też Grobonet. I na koniec pokazaliśmy, że te różne miejsca, połączone jeszcze z wyciekami baz danych, jak to w sprawie Skripala, można ładnie połączyć ze sobą. I rozpracować całą aferę szpiegowską, która jest na poziomie narodowym, nawet realizowana. Tu przy okazji na jaw wyszło właśnie, jak ważne jest korelowanie tych informacji i przeszukiwanie danych, które wyciekły z różnych serwisów. Jeśli techniki i narzędzia służące do pozyskiwania informacji Was interesują, to w ogóle zapraszam do dołączenia do naszego internetowego kursu syntowego, gdzie mamy ponad 20 godzin praktycznego materiału i wiedzy z zakresu syntu, którą można biznesowo wykorzystać do przewagi konkurencyjnej, do zdobycia informacji, i do tych wszystkich rzeczy. Rzeczy, które ja tutaj lekko zaakcentowałem. My robiliśmy przedsprzedaż tego kursu miesiąc temu i dołączyło do tego kursu 1700 osób. To pokazuje, jak bardzo te informacje są pożądane, jak bardzo ludzie chcą chronić też swoją prywatność, patrząc na to od strony defensywnej. No niestety, przedsprzedaż tego kursu już się zakończyła i teraz cena tego kursu jest no, adekwatna do wartości informacji, które się w nim znajdują, czyli dość wysoka. Ale specjalnie dla Was na hasło, na kod Cyber Academy, wygenerowaliśmy taki, taką zniżkę na 2600 zł. Tych minus, czyli 65% rabatu. Kod jest ważny do piątku, także jeśli ktoś rozważał, chce, zapraszam do dołączenia. Tak atrakcyjnej okazji już raczej nie będzie, bo w grudniu, jak będziemy odpalali oficjalny start tej platformy, no to zapis będzie już po wyższej cenie, a dodatkowo dostęp do tej platformy szkoleniowej będziemy przydzielali tylko na 3 miesiące. Zapisując się teraz, ktoś wciąż ma możliwość dostępu do materiałów wieczyście i do ich aktualizacji. Sprawdźcie, nawet jeśli nie dołączycie do naszego szkolenia pod tym adresem, do naszego kursu, sprawdźcie, co w sieci na Wasz temat możecie znaleźć. Niezależnie od tego, co znajdziecie, upewnijcie się, czy rzeczywiście to są informacje, które chcecie, żeby ktoś na Wasz temat miał, bo czasem możecie się przerazić, ile rzeczy na Wasz temat prostymi narzędziami, technikami w różnych bazach danych jest publicznie dostępne. Wiele osób pisze do niebezpiecznika o na przykład księgach wieczystych, nie zdając się jak wiele informacji tam jest, jak łatwo takie księgi wieczyste, jeśli ktoś ma nieruchomość, znaleźć w internecie i wyciągnąć z nich PESEL. Właśnie ten powiązanie ze stanem cywilnym, tak, czy stamtąd już później rozpocząć podróż po inne dane konkretnej osoby. I uczulcie swoich bliskich, chroniąc ich, jeśli chodzi o to, co robią w internecie, bo no, prawda jest taka, że my często trafiamy na osoby, o których niewiele jest, jak o tych szpiegach, informacji w internecie, ale zdobywamy dane na temat naszego figuranta, właśnie skąd profili bliskich temu figurantowi osób. Bo jak się dostanie dostęp do skrzynki żony, no to na temat męża sporo informacji można zdobyć. Także chroniąc najbliższych, chronicie tak naprawdę siebie może do tego webinara, właśnie, o którym mówiłem, zaproście swoich znajomych, swoich bliskich niech też. Zobaczą, niech dowiedzą się, jak chronić swoją tożsamość czy chociażby zdjęcia, które publikują w internecie. Także z mojej strony jest to na dzisiaj wszystko. Jeśli macie jakieś pytania i mamy czas, z chęcią na te pytania odpowiem. Jeśli potrzebujecie więcej informacji na temat technik osintowych, no to śledźcie nas w social media. Mamy wiele profilów w różnych miejscach. Pod tym kątem się osintowo nie ukrywamy. Super, dziękuję bardzo. Mamy kilka pytań. Ja chyba przeczytam tylko jedno, ale to takie w sumie najciekawsze tak mi się tak się wydaje. Kamil zadał pytanie, ile mniej więcej czasu zajmuje namierzenie figuranta, czyli takiego agenta? Odpowiem jak każdy specjalista do spraw bezpieczeństwa, to zależy. W niektórych przypadkach to są minuty, dokładnie minuty, ponieważ jest narzędzie, które automatyzuje te wszystkie rzeczy, które ja tutaj ręcznie pokazywam jako niezależne techniki. Czasem z lepszym, czasem z gorszym skutkiem, ale już naprawdę po minucie możemy mieć takie informacje, jak jakie maile ktoś miał, gdzie pracował, jaki ma numer PESEL, z kim jest w związku małżeńskim, całą siatkę znajomych, namierzoną całą rodzinę. Naprawdę automatyzacja przeraża, jeśli się na to patrzy. A czasem mamy takie osoby, co do których niewiele danych udało się zebrać i to są osoby, które nawet może nie tyle dbają o swoją prywatność, bo dzisiaj, jeśli ktoś aktywnie korzysta z internetu, ciężko jest o tę prywatność zadbać, zawsze gdzieś coś da się znaleźć. Natomiast to często dotyczy osób starszych wiekiem, które po prostu no, dorastały, kiedy takiej informatyzacji, takiego skupienia na mediach elektronicznych, takiego zostawienia danych nie było. I tutaj jedyna szansa, żeby dotrzeć do tych osób, bo to też nie jest sytuacja beznadziejna, też ustalamy informacje na ten temat, to jest użycie takich technik osintowych, ale już w źródłach pozainternetowych. Czasem będzie to zadzwonienie w odpowiednie miejsce do jakiegoś urzędu, porozmawianie chociażby z księdzem proboszczem w niektórych przypadkach, czy też właśnie targetowanie bliskich tej osoby, synów, wnuczków i zdobywanie informacji w ten sposób, wykonując tak zwane prowokacje osintowe, czyli tutaj już wcielając się właśnie w takie ataki phishingowe, podszywając się pod kogoś, komuś z rodziny, kradnąc tożsamość, dopinając się do różnych grup facebookowych, grup na Telegramie, na innych komunikatorach, udając członków rodziny i wysysając informacje. My raczej skłaniamy się ku zdobywaniu informacji na temat pracowników, i też staramy się nie przeginać z naruszaniem prywatności pracowników. Natomiast jeśli mamy akurat takiego klienta, który pozwoli na to, żeby, żeby podziałać mocniej, bardziej agresywnie, no to chętnie dzielimy się później z pracownikami, jakie informacje na ich temat zdobyliśmy, bo to jednak trochę im otwiera oczy i oni bardziej bezpiecznie, spokojnie, ostrożnie podchodzą do tego, jakie informacje na swój temat w sieci. Zostawiłem. Także myślę, że to jest coś, na co każdy w zasadzie powinien dzisiaj zwrócić uwagę, bo jest więcej niż pewne, że nasze dane wyciekną, pojawią się gdzieś i nam dzisiaj pewne informacje mogą się wydawać nie za bardzo interesujące, jeśli chodzi, czy nie za bardzo zagrażające nam, jeśli chodzi o nasze doczesne życie. Ale kto wie, może za rok, dwa, trzy, piętnaście będziecie już na stanowisku bardziej wysuniętym na publiczny stołek i ludzie zaczną się Wami interesować i dotrą do jakichś kompromitujących materiałów których teraz produkujecie wiele, a później będziecie tylko liczyli, że nikt się do tego nie doszpera. No, czasem się ktoś doszpera. Internet nie zapomina. Serdecznie zapraszamy na niebezpiecznik.pl łamane na prezent. Sprawdźcie, bo co ważne, tam chyba nie potrzeba zbyt dużo wiedzy technicznej, jeżeli w ogóle, żeby, żeby trochę w Osincie sobie posiedzieć. Super, wielkie dzięki, świetna prelekcja. Dziękuję jeszcze raz. Szanowni Państwo, przed nami znowu krótka przerwa, i za chwilę wracamy z debatą na temat płatności bezgotówkowych oraz tym, co zrobić, żeby one były bezpieczne i jak one się zmieniły w trakcie pandemii. Dwie minuty przerwy i zaraz jesteśmy.